No, jak mogę to podsumować? No, miało dla mnie duże znaczenie. Tak, tak, bardzo. Tylko góry niższe. Tu jest wyżej. Tak, Rysy 2499 metrów. Telewizję to znamy, ale chcemy iść tam. Ładnie, ładnie jest. Pięknie. Tak. Ale Grecja też, super. Tak, mam bardzo blisko, 70 km obok mieszkam. Często jeździmy, Szczyrk, Wisła. Tak, Ustroń, tak. Skrzyczne, Kubalonka, wszystkie te górki, chodzimy. Super, super, super. O, jak tu zejść? Panie, blady, blady. Tak, pierwszy, pierwszy. Pierwszy i samemu. Nie, sam, brawo. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Was mamy na... Tak, was mamy na... Se...
Tak. Dziękuję również. Wzajemnie. Oj, 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 oj. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jest to po prostu coś niesamowitego. Bateria się w GoPro kończy, 8% zostało. Trzeba
zarzucić powerbankiem. Z kieszeni bluzy. Jak już to przejdziemy, to już zleci, że tak powiem, w cudzysłowie, stojąc nad przepaścią, nie? Moi drodzy, panie i panowie, teraz będzie trochę podejścia w górę, czego bardzo nie lubię. Dzisiaj mi wykończyło to strasznie. Dostałem tak po nogach, po kolanie zwłaszcza. Najgorsze, najlepsze jest to, że w zeszłym roku uszkodziłem sobie łękotkę lewego kolana. A idąc dzisiaj po górach, boli mnie prawe. No, nie ćwiczymy nóg, nie ćwiczymy, proszę Państwa, nie biegamy. Więc są efekty. Wydolnościowo też słabo. Co z tego, że się pompeczki robi i brzuszki. Jak to się robi przez minutę, dwie. A tutaj trzeba napierdzielać 6 godzin pod górę i teraz Bóg wie ile z powrotem i jeszcze 2 godziny jechać autem. No będzie to ciężki dzień. Mam nadzieję, że kolacja z rodziną mi to wynagrodzi. Teraz sesja wspinaczkowa dla odmiany. Fajnie się schodzi. Całe szczęście, że później już tylko schodzenie. To mnie nogi poniosą. Kurde, jak zobaczyłem te skały, to przeraziłem się. A jeszcze się nie skończy. Jeszcze tyle. Oj. Wszystko mokre. Mam nadzieję, że będzie się dało wody gdzieś uzupełnić, bo mi zostało pół buteleczki, które wypiję pewnie. Jak będę na górę tutaj. Wyjście, że tak powiem, z parkingu, tam gdzie się zostawiło samochód, i wejście na sam Olimp, na samą Mitikas, no daje popalić. Zajście bardzo fajne. Widziałem w ludziach, w oczach ludzi strach, jak schodzili. Było to ciekawe przeżycie, bo widać było faktycznie, jak szli po tej skale, takiej o nachyleniu, nie wiem, 60 stopni, 45 może prędzej. Trzymając się jedynie tam butami i rękami, że boją się. Gościu, jak przechodził obok mnie, to widziałem, że drżał, więc robi to na pewno wrażenie na osobach, które mają, dajmy na to, lęk wysokości. No to tutaj góry weryfikują od razu i
Mimo tego, że dał radę chłop wejść, no w sumie szacunek dla niego, bo on wszedł na Mythicast i zszedł. Ale widziałem po nim, że to był mega wysiłek dla niego i mega strach. Na pewno coś w sobie przezwyciężył, tak samo ja, że zdecydowałem się na to i na wakacjach też zdecydowałem się zrobić taki wysiłek podjąć. Tam jak ta pani siedzi, muszę wejść. Cisza, zupełna cisza w tych górach. Nawet wiatru nie ma. No, spotkałem Polaków. Słyszał pan, usłyszał, że sobie rozmawiam do siebie po polsku i powiedział mi dzień dobry, chwilę zamieniliśmy słowo. No i właśnie tak jak nie robią te, tutaj wiele osób nie robi tak jak ja, że wchodzi na strzała, tylko właśnie udaje się do schroniska, tam sobie przenocuje i z rana można startować. Ma to sens nawet wejść, że tak powiem, o wschodzie słońca na Mythicast. Latareczkę można wziąć i można pociskać jak najbardziej. No ze schroniska to już jest trochę mniejszy dystans. Na pewno nie straci się tych sił, które się traci jak wchodzimy tutaj do schroniska. Jest to teraz widzę, że jest to jednak też kawałek drogi, 4 czy 5 km w takim terenie. I to na pewno obciąża na wejściu. Druga sprawa, że żeby fajnie rozpocząć i żeby gdzieś być w rozsądnej godzinie i zejść, bo nie mówię o tym, że ktoś wraca do schroniska i później i śpi tam jeszcze, to żeby zejść na dół, no to tak jak ja teraz byłem o 12 na Olimpie, jest godzina 14:45, więc a jeszcze mam pewnie z godzinkę schodzenia, no trzeba się jeszcze rozjechać gdzieś w swoje rejony. O, jaki fajny wiaterek zawiał, chłodny. Końcówka jest wyczerpująca. No i jest też taka lekka nutka adrenaliny w tym. Co ja się tak rzadko... Wszystko widziałem i niczego się nie boję, to tutaj no miałem trochę pietra. No to dopiero robi wrażenie. Idę sobie, idę jakimś takim szlakiem, patrzę sobie w dół, a tam jest kurde z 500 metrów w dół, nie? Ale później już to jakoś szło. Zasadniczo no robi to, adrenalina powoduje, że da się to przejść, da się tam wejść. Mężczyzna, ojciec szedł z synem, syn gdzieś około 8 lat, na pasku jakimś, na takiej uprzęży. Zapięty mąż z żoną, starsze małżeństwo, tam koło 50, koło 60, szli z uprzężą, mąż asekurował żonę. Super, no to jest, no po to się jeździ w góry, tak? Nie oszukujmy się. Teraz już tylko z górki będzie. O, ostatni, najgorszy kawałek chyba. Żlebem. Ojoj, osłabłem. Strasznie. Jeszcze taka mała errata, powiem tak, że zaskoczyła mi ilość ludzi, ogólnie wszelkich narodowości, ale jak i również Polaków. Miałem okazję rozmawiać nawet z Czechami, którzy są z czeskiego Cieszyna. Zaczęli rozmawiać coś do mnie po polsku. Kilku Polaków pozdrawiałem. Jakichś młodych chłopaków słuchałem właśnie, robiąc przerwę przed wejściem na Mythicast. Słuchałem jak sobie rozmawiali, ale nie chciałem im wchodzić w słowo. Bardzo dużo. Ogólnie w schronisku również i oprócz zajętych miejsc w samym schronisku, to również ludzie nocowali w namiotach. No jest to jakiś sposób na przygodę, zwłaszcza w takich pięknych okolicznościach przyrody.
Grecja. Deutschland. Grecja. Polska. L. Nie wiem, Litwa. H. Hungary. No, dobra, na miejscu. Przebieram się i lecę. Do dzieci i do żonki. No, warto. Naprawdę polecam. Jest to taka przygoda, że będę miał do końca życia wspomnienie.